Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Jeździłem mniej więcej 20 minut po okolicy i znalazłem mega miejscówkę. Jestem w Zagórzu, to jest gmina Niegowa. Jedno z fajniejszych miejsc. Gdyby nie polskie zimy, to już bym dawno kupił tutaj działkę. Ale nie o tym, nie o działkach i nie o pięknych miejscówkach i nie o gminach, tylko o dronach. Dostałem na testy od Janusza. Bardzo mu jestem wdzięczny. Janusz przesłał mi awatę po modyfikacji 3,5 cala. Tak wygląda moja awata, 3-calowa. Więc jest na pewno większa, ma większe śmigła i też powinna lepiej latać. Teraz to, co zrobimy, mam nadzieję, że przed deszczem zdążymy, bo się pogoda niestety trochę schrzaniła. Ja już połączyłem całość, zbindowałem z goglami i z aparaturą. Mamy też tutaj filtr ND8. Pierwszy lot, jaki zrobię, to będzie lot po ustawieniach takich delikatnych. Przestawię ją na bardzo delikatne ustawienia i zrobimy sobie taki rozpoznawczy lot. Zobaczę, jak się nią lata, jak się manewruje, bo tutaj jest piękna górka, jest troszeczkę też takich przeszkód i to wszystko Wam nagram. Będziecie mieli też pogląd na to. Robiłem już jedne testy, jedną sesję porównawczą, ale wtedy bardzo wiało. Dzisiaj też wieje, ale mam nadzieję, że damy radę. Lecimy w takim razie. Dlaczego nie? Trzeba spróbować. W tej chwili mam już ją w trybie manualnym i polecimy sobie od razu takim pięknym tutaj polem, które się wznosi bardzo mocno. Już sobie zobaczymy, jak się tutaj lata. Troszeczkę wieje, ale ja będę latał niewysoko wzdłuż linii. Jeszcze kąt mógłbym wyregulować sobie, jeżeli chodzi o nachylenie gimbala. Ale lata się bardzo ładnie. Dzisiaj troszkę wieje, szczególnie tutaj przy tym drzewie nade mną. Polećmy teraz wyżej. To, na czym mi zależy, to osiągnięcie takiego stanu, żebym latał dość łagodnie. I druga rzecz, sprawdzenie, jak wygląda precyzja lotu. Na przykład ona ma dosyć dużą taką inercję, rozpędza się mocno. Czy ja jestem w stanie nią manewrować? Jestem, ale może nie tak, jakbym sobie życzył. Dobra, wrócimy troszeczkę niżej. Kąt gimbala ustawię na 36 na razie. Teraz troszkę przestawiłem kąt gimbala i chciałbym pomanewrować niskim cruisingiem pomiędzy tymi przeszkodami. Teraz się lata w porządku. Ona lata dość fajnie, jest ciężka, ma też powierzchnię dużą, ale da się nią bardzo ładnie polatać. Tu jeszcze mam resztki rzepaku. Spróbujmy jeszcze się przelecieć. To, co mi się w niej podoba bardzo, to na pewno zasięg, bo on jest absolutnie idealny. To nie jest rzepak, to jest wypalone pole, tak? Jest żółte. Zasięg jest rewelacyjny, to jest na pewno to. No i to, że mamy te inteligentne cechy, czyli możemy sobie w każdej chwili spauzować nagranie, czy lot, nie nagranie, tylko właśnie. I mamy święty spokój, tak? Czy to nad wodą, czy w innych miejscach. Teraz się zbliżam do nas. Mamy tu rzeczywiście bezpośrednie pomiary, czyli na przykład odległość. Wiadomo, jak to z GPS-em jest. Możemy przejść w panic button. To, co chciałbym zrobić, to zobaczyć, jaki wpływ ma wiatr. I tutaj mniejszy throttle dać. Ona mi się rozpędza. Ok, to, co muszę ustawić w takim razie, zanim zacznę manewrować, to jest ostrzejszy kąt. Mniej więcej jakieś 30 stopni. Rozpędza mi się troszkę ta wata na wietrze. A nie chciałbym jej rozwalić Januszowi. Dobra, i teraz mam nadzieję, że ją leciutko okiełznam. Musiałbym ją troszeczkę przestawić jeszcze. Tak jak teraz powinna łagodnie nam lecieć. Tak, elegancko leci. Jeszcze raz. Dojdę troszkę niżej, zrobię sobie taki spokojny nalot. Jest ok, jeżeli chodzi o ustawienia. Mógłbym jeszcze łagodniejsze. Tak, teraz przechodzi elegancko. No dobra, to zobaczmy w takim razie, jaki ona ma realny zasięg. W tej chwili mam lotu około 4 minut, może nie całe. I jeszcze wskazuje mi 62% akumulatora, więc jeżeli nie tym throttle, gazem nie przyciskam mocno,
To jest szansa na to, żebyśmy polecili jakąś rozsądną wartość pod kątem długości tego lotu. Teraz chciałbym polecieć bardzo wysoko. Jestem w tej chwili 380 mniej więcej metrów. Do 500 mogę latać zgodnie z prawem. Jeżeli chodzi o zasięg RC, mam około 33 megabity. Chciałbym polecieć tą oto drogą, żeby zobaczyć, dokąd ona prowadzi. Ona jest świetna. Czy ja mogę tam wjechać? Ona prowadzi tutaj do wsi pewnie, ale jest ciężka do przejechania. No to już widzę. Dobra, czyli nie ma szans tutaj. A zobaczmy w drugą stronę, czy mógłbym wjechać w nią. Ta raczej tylko dla kombajnów. Musimy ominąć zagajniczek. Wygląda to w porządku. W tej chwili mam 50% akumulatora i 5 minut. Czyli w zależności od tego, jak się lata, jeżeli koledzy mocno latają, w takim sensie cisną ją i na akrobację, tak jak piątkę, to będzie im latała 3-4 minuty. Dobra, już widzę. To jest za górze. A tutaj mamy polną drogę. I w tym momencie zasięg mi straciła, bo się przełączyła w tryb N. Dobra, już widzę. Ok, możemy sobie przelecieć jeszcze kawałek w tym trybie N. Już widzę, jak to wygląda, dość ładnie. Piękna w ogóle dolinka. Cudowna, będziemy wracali w takim razie. Przełączę się w tryb sportowy. Zjadę troszkę tu niżej i za chwilę przełączę się w tryb manualny. Słyszę, że jedzie koło mnie jakiś fajny pojazd. Spróbuję go namierzyć i się do niego nawiążemy, dobra? Nie mogę się przełączyć w tryb, kurcze, manualny. Może jestem za daleko. Dobra. Teraz przechodzę pod przewodami. Zniosę się, przełączymy się w manual. I lecimy. Czy tym się dronem się lata tak fajnie jak pięciocalowym? Na pewno nie. Na pewno jest słabszy i aż tak bardzo mi się nie podoba jak pięciocalówki. Zdecydowanie słabiej. Czy lata się tak jak 3,5-calowym Cinewhoopem? Chyba łatwiej się steruje 3,5-calowym Cinewhoopem. Awata się dość mocno rozpędza. To mnie wprawia w takie lekkie zakłopotanie. Ale jest okej. Okay. Zobaczymy sobie teraz, co tam się dzieje, bo tam były jakieś prace budowlane prowadzone. I zaraz będziemy wiedzieli, co tam się dzieje. Coś mam na kamerze. Ciekawy jestem, co to mogłoby być. Dobrze, tu nie ma żadnych prac. Jest to bardzo fajne drzewko. Coś chwyciłem w kamerę. Dobrze, mam w tej chwili 26% akumulatora. Lecę 7,5 minuty. Pod kątem prędkości ona naprawdę super lata. Pod kątem zasięgu też jest rewelacyjna. Pod kątem precyzji jest troszeczkę słabiej, mam wrażenie. Ale to można przestawić. Mam 18%, muszę powoli lądować. Czyli około 8 minut leciałem, 8,5. I to nie jest zły wynik. Czy tu jedzie koło mnie jakieś auto? Tu nie widzę żadnego auta. Będziemy w takim razie lądowali.
Słuchajcie, pierwszy lot poszedł nawet rewelacyjnie. Jestem bardzo zadowolony. Przede wszystkim jak mi odcięło zasięg, w sensie jak zacząłem tracić zasięg, to ona przełączyła się w tryb N, czyli normalny, i zawisnęła przez chwilę, także trwała w zawiesie i czekała na mnie. Także pod tym względem jest ok. Inna funkcjonalność też jest dobra, jeżeli chodzi o zasięg, czas lotu bez GoPro, bo teraz podpiąłem GoPro, więc będzie trochę inna zabawa, ale zobaczymy sobie, jaką jakość można wyciągnąć i ile będzie latała. Bo tu mieliśmy około 8,5 minuty, czyli zadowalający czas. Ja się liczyłem z tym, że możemy osiągnąć czas tylko 5 minut. Jeżeli chodzi o dźwięk, jest lepszy, jest trochę niższy. Ona może nie jest super cicha, ale jest na pewno mniej upierdliwy dźwięk niż w przypadku Awaty. No i to, że możemy nosić całe GoPro. Silniki nawet nie są gorące po pierwszym locie. Zobaczymy, co się stanie, jak teraz właśnie wrzucę 158 gramów więcej. Polecimy sobie spokojnie, zrobimy narrację. Może przestawię trochę rejty na to, żeby mieć jeszcze spokojniejsze loty. Bo chciałem pomanewrować też przy Hitachi. Co prawda wiatr wieje, więc to się tak wszystko łatwo mówi, że można sobie pomanewrować, ale takim poduszkowcem nie jest lekko podczas wiatru. Spróbujemy trochę się jeszcze pobawić tym dronem, a jak nie zacznie padać, to jeszcze odpalę Cineloga 35, ale mam na Walksnail, nie mam na DJI, więc z zasięgiem może być troszkę słabiej. Tu pod kątem zasięgu jest absolutna, oczywiście co? Petarda. Lecimy. Jeśli chodzi o ustawienia, poszedłem bardzo grubo. To są ustawienia Gain and Expo i wziąłem tak, Center Sensitivity przystawiłem na setkę wszystkie, Max Rate na 250 i Expo na 0,3. Powinno być w porządku. Nie mam tutaj żadnego Attitude Limit i jedziemy z koksem, zobaczymy, jak ona się będzie sprawowała teraz. Postaram się przy tych rate'ach polatać jak najniżej i jak najbardziej precyzyjnie. Oczywiście wiatr mnie może ściągać, ale to, co mnie interesuje, to są te krzaczki i loty trochę widokowe, ale trochę precyzyjne. Teraz jest dobrze. Jestem zadowolony. Zobaczmy, czy ja jestem w stanie tak ładnie okrążyć. Mniej więcej, pi razy drzwi. Troszkę mnie ściąga wiatr. To jest jedyne, co mogę tutaj mieć na swoje usprawiedliwienie. Ale lata się pięknie pomiędzy tymi krzaczkami. Teraz widać, jedzie jakieś auto, spróbuję się do niego nawiązać. Nie wiem, z której strony jedzie. Chyba od dołu do góry. No to spróbujmy się spokojnie. Jedzie taki pick-up, tak? Spróbujmy się do niego spokojnie nawiązać. Za szybki jestem. Ja dodaję czadu, bo te chłopaki robią studzienkę. Tu idzie bardzo dobrze. No, zupełnie timingu nie chwyciłem. Byłem za szybki w stosunku do tego pick-upa, czy tej ciężaróweczki. Ale tutaj jest taki piękny wąwóz. I te roślinki po prawej są absolutnie fenomenalne. Kwiaty. Góra, dół. Dobrze. Tak, no nie jestem zadowolony. To jednak nie jest 5 cali. Jeżeli chodzi o manewry, to jest taki traktorek, kurczę. Ale tak czy inaczej fajnie dosyć się lata. Przede wszystkim ten zasięg przy niewielkiej wysokości jest naprawdę duży. Tu miniemy gospodarstwo. Możemy sobie pojechać tak całkiem nisko. Jestem 4 metry mniej więcej nad powierzchnią. 60% akumulatora. Lecę z prędkością 70 km na godzinę. I mamy 2,4 minuty lotu. Te drzewa są też fantastyczne. To, co mi się podoba w Awacie, to jest niesamowite, że naprawdę można bezkarnie oddalać się. I nie mamy takiej sytuacji, że istnieje realna obawa, tak jak powiedzmy w HD0 czy w Walksnail, że ja utracę wizję w goglach. A biorąc pod uwagę to, co się może wydarzyć, jeżeli będę używał Walksnail,
To, że zaraz zacznie mi pikselować po 100 metrach obraz. Teraz sobie troszkę odlecimy w bok. Pokażę wam, jak to wygląda, jeżeli chodzi o swobodny taki surfing i takie loty dalsze. Teraz jestem za drzewami. Wzniosłem się, polecimy do takiego pięknego, samotnego drzewka, przy którym ostatnio latałem. Ono jest daleko dosyć. Teraz jestem 300 metrów. To jest taki piękny jeszcze zagajniczek na tej łące. Możemy okrążyć sobie drzewko. Tak. I teraz wlecimy sobie w zagajniczek. Czyli tak, poderwę się troszkę. Miniemy ten zagajnik i spróbuję się do niego nawiązać. Teraz w lewo. Już tu latałem, także to mam akurat tą miejscówkę otrzaskaną. Zgubiłem zasięg, ale nie szkodzi. Tu wejdziemy sobie i zaraz polecimy na dół. Tak, tutaj latałem na zgulem, ale też się świetnie lata. Przejdziemy sobie teraz tu. Trochę już mi brakuje mocy, ale damy radę. Jeszcze 30% akumulatora zostało. Oj, oj, oj. Ale zaliczyłem glebę. Oj, oj, oj. Będę musiał się tam przejść. Dosyć poważną glebę zaliczyłem. Kurczę, a tak dobrze mi się leciało, ale jednak muszę wziąć pod uwagę, że to nie jest pięciocalówka i tutaj manewry, one są trochę tak jak manewry autem z przyczepką, a jednak 5 cali się zwija zupełnie inaczej. To niebo lepsze. Tutaj jeszcze, gdybym nie miał GoPro, na pewno byłoby łatwiej. Ale nic, zaraz znajdziemy. Mam zapis w goglach, powinniśmy spokojnie znaleźć tego drona. 3 minutki i będzie. Muszę przejść jakieś 150 metrów. Jest awata. GoPro nawet cały czas nagrywa, tylko nie ma akumulatora. Filtr się zniszczył. Kurde, nie wiem, czy znajdę ten akumulator. O, jest. Jest nawet cały. Gorący, ale cały. O, jaki jest gorący. Super. No to nie ponieśliśmy dużych strat. Tylko filtr potłuczony. To wszystko z GoPro ND16. Awata przy tym upadku nawet nie ucierpiała, wszystko gra. Jedynie co GoPro chyba cały impet na siebie wzięło, bo awata nawet ma cały filtr i tutaj widać, że jest wszystko ok. Jedynie co to kamera dostała w łeb dosyć mocno. No. Słuchajcie, dzięki serdeczne za uwagę. Było jak zwykle pełno przygód. Awata spisała się naprawdę nieźle. Czy to jest warte? Wydaje mi się, że tak, że ta modyfikacja jest warta zachodu. Ona nie lata tak jak 5 cali, nie zrobimy z niej Pershinga. Ale jeżeli ktoś ma już awatę, myślę, że to jest dobra droga, żeby zrobić moda. Dlaczego nie? Fajnie lata, da się wycisnąć dużo. Ja ograniczyłem bardzo te rejty, te ustawienia. Po to, żeby mieć precyzyjne loty, nosiłem też GoPro, żeby mieć jak najlepszą jakość. Ale pod kątem zasięgu i pod kątem czasu lotu jest naprawdę nieźle. Ona lata całkiem fajnie na 3,5-calowych śmigłach i ta platforma uważam, że ma sens. Czy czegoś brakuje? Chyba najbardziej precyzji, bo ona nie zwija się na pewno tak jak 5 cali i raczej lata tak jak z przyczepką. Ale tak poza tym było naprawdę ekstra. Jak tylko nie spadnie deszcz, to spróbuję jeszcze podpiąć Cinelloga, ale jak nie zdążę, to dziękuję wam serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki już wkrótce. Do zobaczenia. Trzymajcie się i dzięki za fajne emocje przeżyte po raz kolejny razem. Cześć!